Siemaneczko moi drodzy, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w kolejnym odcinku z kolejnej środowej aktualizacji oczywiście z naszych pikselowych koni. W dniu dzisiejszym będziemy mieć, uwaga, modernizację naszej szafy. Dodatkowo mamy szlak, w sensie tą drogę pioniera, co możemy zdobywać różne nagrody. Do tego jeszcze zaraz dojdziemy, także spokojnie. A za tydzień moi drodzy, będziemy mieć nowego konia. Pojawi się na Jorviku Noriker, nowa rasa. Także teraz ciekawe aktualizacje nas czekają. No a też już niebawem zaczną się, no tak bardziej gdzieś tam przy grudniu, świąteczne aktualizacje, także też mega fajnie. Ale dobra, zanim przejdziemy, to pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę dla motywacji zasięgu, subskrypcję, a naprawdę warto i dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco. Tutaj pozdrawiam moich ostatnich 5 subskrybentów, jak i moich wszystkich wspierających. Na początek zacznijmy sobie tutaj od drogi pioniera, inaczej mówiąc. Czyli właśnie, inaczej mówiąc, szlak blasku, bo tak się nazywa. Tutaj możemy sobie odblokowywać takie różne nagrody. Tak widzę też, że jest jakiś taki zestaw, będzie taki właśnie fajny, fioletowy w kratę. Te błyszczące klejnoty możecie też sprzedawać, także pamiętajcie o tym, bo one kosztują chyba tysiaka, jakoś tak, nie pamiętam teraz. Jakieś buty, o, kupon na pomoc tajennej. Tutaj jakieś kolczyki mamy. Ten duży słój daje bardzo dużo pety dla konia. Jakieś siodło, o, fajne to siodło, bardzo ładnie wygląda. O, o, czekajcie, ale ładne te takie właśnie spodenki i te rajtuzy, to naprawdę mega wygląda, fajnie, że tak coś dodali. To też jest bardzo ładne. Taka ta sukienka, że tak powiem. No, ten zestaw mi się mega podoba i też go widziałam w spoilerach, także mega fajnie, że go dodadzą. Także dobra, odbiorę sobie te szczęśliwe smakołyki szczęśliwego kopyta, okej? I to jest ogólnie do 4 grudnia, tak jak widzicie. Odbierzemy sobie jeszcze codzienne punkty, bo to też można odebrać, chyba. Nie wiem, co się z tym stało, czy nie. O, jest, 450 nam dało. I teraz tak, zrobienie wyścigów, łam mistrzostw, no generalnie... Tutaj nam to wszystko daje. No i teraz tak, tutaj niestety tylko gracze Star Rider mogą odbierać nagrody. Czyli na przykład w przypadku, kiedy nie macie Star Ridera, jakby zdobywać te nagrody, ale żeby je odebrać, musicie mieć Star Ridera wtedy, no nie? Więc tak to wygląda. I tutaj za całą taką pracę, którą my robimy na Jorviku, czy jakieś tam pomocy, właśnie wyścigi itp. itd. łapiemy za to po prostu punkty. Ogólnie, jeśli nie zdobędziecie tych rzeczy, to oni też pisali, że za pół roku, a dokładnie w maju, będziecie mogli zakupić te rzeczy tutaj stąd, z tego szlaku. Także tak, takie info. No i to też jest właśnie napisane, że nie, nagrody z tej drogi pioniera są dostępne dla wszystkich graczy Star Rider. Tak to niestety wygląda. Teraz, moi drodzy, przejdziemy, uwaga, już do naszej szafy. Ja ogólnie mam trochę bajzel, więc też można, tak, ogólnie, tak, jestem po Halloween, więc mój inwentarz, inaczej mówiąc, wygląda tragicznie. Teraz, moi drodzy, jeszcze taka szybka informacja, zanim przejdziemy do stajni i do naszej szafy nowej. To uwaga, dziś macie czas do północy, aby sobie jeszcze pobijać tutaj te rangi czempiona. Nie wiem, czy taki pasek się zrobił. Mi brakuje na przykład 13 punktów jeszcze, więc na spokojnie mamy to 9 dobrych godzin ponad. Czyli tylko jakieś 3 mistrzostwa w sumie. Także pamiętajcie o tym, macie czas do północy. Może jeszcze ułóżmy te konie, żeby jakkolwiek to wyglądało dobrze. Ja w ogóle powiem wam tak, kupiłam sobie tego Selle i... Gdzie jest ten mój drogi Selle? Piękniś, piękniś. Jest mój piękniś, on jest taki cudowny, Boże, ja nie wiem, te konie tak mi się... Inaczej, miałam kupić tego, ale tamten też mi się spodobał, więc kupiłam obydwa. No, ja naprawdę noga wyglądają, dobra. Więc tak, przechodzimy do szafy. Czy teraz mamy więcej miejsca? Jest więcej miejsca, widzę to, uwaga, po siodłach, bo tutaj mamy takie przestrzeń. Czapraków miałam mnóstwo, dlatego tutaj widzę też przestrzeń.
Tutaj mi się ogólnie to się w ogóle połączyło z tymi, z właśnie kartami, jak widzicie, bo ja normalnie miałam tak, ogłowia w jednym, tutaj miałam wszystkie owiki, także fajnie, fajnie. Mnóstwo rzeczy, no już tutaj z Halloweenowych. No fajnie, fajnie, ja się mega cieszę, że oni to dodali i jest, uwaga, 15 stron, więc naprawdę jest o wiele więcej miejsca niż było. Przedmioty też będę musiała sobie tutaj uporządkować. Dobra, weźmy sobie tutaj moje żetony jesienne od razu. Trochę mi się nazbierało, mogło być więcej, ale niestety nie grałam przez cały czas. Okej. Okay. No i teraz jeszcze te okruchy duszy. Chociaż myślę, że okruchy duszy bardziej sobie dam tutaj. Dobra, innymi słowy, tutaj będzie strasznie dużo układania. Tak samo tutaj też fajnie, że zwierzęczki mają więcej miejsca, bo będą mogła sobie bardziej, tak wiecie, kotki, pieski, jakieś latające, tu jakieś inne stworzenia, tutaj foczki, nawet mam wszystkie. No, także no trochę tego będzie. Nawet mam bagiety. W ogóle mi się podoba to, że jakby właśnie tutaj nasza postać jest jakby tak w sklepie, bo w sklepie globalnym też mamy coś takiego, takie okienko właśnie i mamy konie, naszą postać. I tak samo mamy w stajni, możemy też sobie jakby różne takie kamery, czy bez postaci, bez konia zrobić, też fajnie. Zresetujmy kamerę, ale to tak chyba nie działa w ten sposób, nie wiem. Także, no ogólnie fajnie, fajnie, mi się mega podoba, że to tak jest zrobione. Na przykład też ogłowia... Czekajcie. Aha, że jest tylko ogłowia i czapraki, gdzie mamy, tak? Tak. Także, bo też tak to będzie właśnie wyglądać. Dobra, a gdybyśmy mieli... Nie, o, to mam wszędzie te czapraki, dobra. Odszukaj. Ogłowia, potwierdź. A myślałam, że mi wyszuka, to by trochę lepiej to wyglądało. No dobra. No i ubrania to będą na przykład jakieś akcesoria. No to będą oczywiście gdzieś tutaj. Znaczy to jest ogólnie tak, to jest pomocne, bo przynajmniej pokazuje nam coś z akcesoriami i tak dalej, i tak dalej. A na przykład jakieś takie no, góry stroju, to niestety będą ogólnie wszystkie góry. Myślałam, że jakieś na przykład płaszcze czy coś byłyby oddzielnie. Ale dobra, okej. Okay. Tylko faktycznie mogłoby być, gdyby jak klikamy tutaj na jakiś filtr, to rzeczywiście po prostu jak jeszcze to ułożę ładnie, nie wiadomo, to wtedy na przykład, nie wiem, akcesoria i cała strona z akcesoriami się odpala. Niby w ten sposób byłoby fajnie, bo moje akcesoria są gdzieś, jakby tak to powiedzieć, tutaj o... Tak ogólnie, takie różne. Więc to też trzeba będzie ułożyć. Ale dobra, nowa szafa, aż chce się to zrobić, także na pewno to zrobię jeszcze dzisiaj. Także mega fajnie. No naprawdę, to wygląda cudownie po prostu. Tutaj możemy też sobie czat odpalić w razie czego. O, siema Margo, Margox. Także no naprawdę jest tutaj sporo takich... Właśnie, czy tutaj w sumie to... Właśnie oni mogliby zmienić w końcu te okienka. One są ze starego SSO, także tutaj, no... Star Stable, weź coś z tym zrób. Czemu tam ktoś się w tle wścieka? Mamy nawet kosz. Kosz jest tutaj, można sobie usunąć, jak czegoś nie chcemy. Jakieś tam rzeczy. Ale zauważyłam, że ta szafa tutaj, jeśli chodzi o numerki i tak dalej, taki ten ogólnie interfejs, to kojarzy mi się właśnie ze zmianą tutaj stajni. Bo ona też ma takie, widzicie, takie inaczej, nie numerki, ale ma takie kwadraciki właśnie i to jest taki podobny interfejs do tamtego, nie? Ale fajnie, że oni jakby to łączą ze sobą, bo to po prostu do siebie pasuje, także to mi się bardzo podoba. Jakieś obowiązki. Tutaj też nic nie zmieniło, no dobra. Czyli co, moi drodzy, to w zasadzie byłoby na tyle. Dajcie znać, jaka jest wasza opinia na temat nowej stajni. Nowej stajni też, jeśli chcecie, to napiszcie, ale jaka jest wasza opinia na temat nowej szafy? No na pewno, jest wiele więcej miejsca, także tutaj to jest wielki plus. No jest taka po prostu zmodernizowana, ale tak jak mówię, mogłoby być tak, że jak jest ten filtr, to żeby coś, na przykład, nie wiem, klikamy akcesoria, to nam się odpala strona z akcesoriami. To też byłoby może troszkę szybsze. Ale to tak zależy, jak kto lubi, bo tak naprawdę można kliknąć numer odpowiedni do tego i już mamy. Ale no, to jest taki mały szczegół, także dajcie znać, co wy sądzicie o nowej szafie. Także trzymajcie się, pamiętajcie o zostawieniu łapeńcy w górę, subskrypcji i dzwoneczka. Siemano i do następnego!